Staje się zły od niego. Kto będzie zamierzał kiedyś kupować mieszkanie, się dobrze zastanowi nad imieniem. Ja po 20-letniej pracy z psami stwierdzam, jako szkoleniowy, nie się samo prawdy. Zastanawiajcie się, pokaż Gizelka, powiedziała ta młoda kobieta, całą prawdę o nim. Żywe, inteligentne, bystre, mające dzisiaj dla mnie żada piękna jest dla Gizelka, ale po 89. Prosimy o usunięcie tego psa. Z samochodu, przepraszam, ja tylko psa. To już pan... Proszę Państwa, ja już nie założyłam. Tak, dziękuję bardzo. Pięć, średni jest niewiele w Polsce ze względu na to, że trzeba się tym cały czas zajmować. Jest to lasa, która nie może się zabawiać. Bardzo panu dziękuję. Macie Państwo marki, jak sama nazwa mówię. Około godziny 13 rozpoczną się ciekawe pokazy. Państwo będą mogli właśnie i pudelka zobaczyć, i Berneńczyka, i Jaśka Fasolę. Nie powiem, co to jest. Prawdziwy Jasiek Fasola będzie dzisiaj. Ale w tej chwili jeszcze jakaś ciekawa rasa. Co masz na rączce takie piękne? No pokaż. Proszę Państwa, ile tygodni? 6-tygodniowy sznaucerek miniaturowy, a boczar... No już oczka, to tam dobrze widać, że ziółko wyrośnie. Na pewno święte z niego nie będzie przed tym domem, do którego pójdzie. Tak wygląda sznaucerek miniaturowy, 6-tygodniowy. Może ktoś z Państwa ma weterana? Co świata, harta wilczarza. Ktoś idzie, idziemy? Dobra. Ale już chodzi do szkoły, czyli kształci się, zapowiada się na bardzo piękną sztukę. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Owczarki do śmierci wesołe. Jak wierzymy 20 lat, 20 lat, to są one wesołe, mają rok. Bystre, szybkie, pyszne, znoszą zmiany właściciela, prawda? Nie może ten tej rasy, które rano polizały dwórki, naciągnęły, wziąły sobie przy tej okazji, zrobiły dom, chleb, bułkę, na lewo, ąbry i na prawo. Miniaturowy biały. Berneńczyk, Hugo, czyli Bleki. Para z tą pudelkiem, dlatego są jednakowo ubrani. Rozkochująca w sobie wszystkie psy i suki bokserka Frajda. Robi zamęt, rozkłada męskie serca na łopatki. Praca z człowiekiem. On nie ma się bać szkolenia, ćwiczeń. On ma to kochać, ma to lubić. I nie musi tego robić jak w wojsku.
To jest, proszę Państwa, normalny, najzwyklejszy stres, który się zdarza wtedy, kiedy widać, że przeżywają to.